Reagujemy, jak się udaje, natychmiast, od razu. To jest sytuacja taka jak i przy silnych mrozach. Osoba, która jest pod wpływem alkoholu, bardzo szybko jej stan się pogarsza na dużym nasłonecznieniu. No i ta temperatura przegrzania powoduje nieodwracalne zmiany, tak jak i mróz, więc no, reakcja musi być szybka, natychmiastowa. Tak samo dotyczy to osób, dzieci pozostawionych w samochodzie czy zwierząt, ponieważ no, przy temperaturze na dworze plus 30 parę stopni w samochodzie czy w miejscu nasłonecznionym ta temperatura jest o kilkanaście stopni wyższa. To jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, życia. Ale taką sytuację też mieliśmy w Bełchatowie ostatnio. Mieliśmy, wzywaliśmy nawet pogotowie. No na szczęście udało się uratować osobę. Natomiast no, to są sytuacje dramatyczne. Ale to co, to ktoś po prostu został w aucie? No tak, no była taka sytuacja, że dziadek gdzieś tam sobie oddalił się, zostawił osobę. No ale skończyło się dobrze, no całe szczęście. W każdym razie docierają do Państwa sygnały o osobach nietrzeźwych gdzieś w jakichś skwerach, parkach, śpiących, leżących, w miejscach słonecznych. Całe szczęście, że mieszkańcy są wrażliwi, dzwonią do nas, my mamy telefon cały czas, całą dobę czynny, dzwonią właśnie jak są upały, nie tylko, że osoba jakaś tam leży, zasnęła na słońcu, ale również czasami, że wymaga pomocy, ponieważ sytuacja jakaś tam materialna czy w inny sposób no jest jakaś trudność, jest chora, dziwnie zachowująca się. Te telefony się pojawiają cały rok, zimą zwłaszcza są im bardziej ludzie wyczuleni, kiedy mrozy się pojawiają, ale również teraz bardzo dziękujemy za te sygnały, bo to są dodatkowe oczy w terenie, dodatkowa osoba, która pilnuje porządku i ratuje życie.